Cześć wam, dzisiaj jest jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, w serii o tym samym tytule i zanim popatatajemy dalej, chciałbym na samym początku powiedzieć, że ten odcinek powstaje zaraz po streamie, to znaczy zaraz, parę godzin później, co oznacza, że całe podsumowanie robię własnoręcznie, mogło mi coś umknąć, ale to są rzeczy, które były na streamie, a nie na stronie, która podsumowuje to, co na streamie będzie, bo ta strona startuje z waszej perspektywy dziś koło godziny 11, powinna się odpalić, a mnie już wtedy dawno we Wrocławiu nie ma, więc nie jestem w stanie skorzystać z tych dobrodziejstw, ale mogę zrobić podsumowanie tego, co na streamie było własnym sumptem. Więc jest jak jest, ludziska jest jak jest, i wczorajszy stream był fantastyczny, bo zaczęło się bardzo niezabawnie z mojej perspektywy. Dużo strachu się najadłem i dużo rzeczy do poogarniania było. Na szybko opowiem, zanim przejdziemy do podsumowania. Czyli wywaliło wczoraj w całym regionie w Wrocławia, gdzie mieszkam, zasilanie prądu nie było z żadnej strony, co oznacza, że stream się z mojej strony odbyć nie może. Był szybki telefon do technicznych. Techniczni powiedzieli, dobra, to my startujemy, zalogujemy się na twoje konto i będziemy lecieć. Najwyżej dołączysz. Co się akurat udało, bo odpalili prąd na tam, nie wiem, 10 minut przed początkiem live streamu od twórców, więc doskoczyłem, doskoczyłem do całości. Zapis macie tutaj. Zapraszam oczywiście do obejrzenia tego i zobaczenia jak było, bo śmiesznie było fajnie. No i stream był bardzo udany. Bardzo dziękuję wszystkim donatującym wszystkim oglądającym oraz tym, którzy ze mną byli za to, że mogliśmy się powygłupiać razem. Jak zawsze miło mi jest z wami spędzać czas, więc przeskoczmy do tego, co na nas czeka, czyli aktualizacja 4.8, która będzie się zwała Summertide Skills and Tales. Scales to są łuski, tales to są ogony albo opowieści, więc może być i różnie, więc mają ten letni czas za sobą, muszę powiedzieć, że ogólnie stream był całkiem niezły. Był krótki, zwarty, i na temat pokazali, co ma być, pokazali od dobrej strony. W sumie był dużo bardziej pozytywny niż się spodziewałem, bo od beta testerów nie słyszałem zbyt dobrych rzeczy na temat tego, co na becie jest, więc z mojej perspektywy było takie, nie spodziewam się zbyt dużo i może dlatego się nie zawiodłem, dlatego mi się to podobało. Zresztą na koniec było coś, czego się nie spodziewałem i tym się też na koniec zajmiemy. Więc byliśmy cztery panie, które opowiadały nam, co w tej aktualizacji spotkamy, co się na nas napatoczy i było dobrze. Że. Więc pierwszą rzeczą jest nowa postać Emily, to jest oczywiście pięciogwiazdkowa dendro bohaterka biegająca z Polarmem, która na swoich standardowych atakach macha włócznią, na elemental lub przywołuje taką latarenkę puszczającą dendro ataki i nakładającą dendro na przeciwników. Troszkę działa to podobnie do Oza od Fischl, że... Ta latarnia pluje dendro-atakami, no ale nie jest aż tak podobne. Przeciwnicy, szczególnie podpaleni, tworzą takie zapaszki, które jak podniesiemy, to się nasza latarenka rozbudowuje, i na drugim poziomie wali jeszcze mocniej, jeszcze dalej i jeszcze lepiej. Jak odpalimy Ulta Elemental Bursta, no to wtedy na naszej latarni wyrastają takie kwiaty, przeskakuje ona na trzeci poziom i jest jeszcze bardziej niebezpieczna. Tam mnóstwo zmiennych dodatkowych jest, ale ogólnie gameplay tej postaci sprowadza się do tego, że mamy ją jako dendro i potrzebujemy kogoś pyro, bo prawie wszystko jest robione przez Berna, co że chcecie mieć zestaw Emily, na przykład Arlejkin, na którą patrzycie w tym momencie. Więc to jest dobry zestaw, aczkolwiek bywają i lepsze. Podobno nowa nadchodząca pięciogwiazdkowa postać z aktualizacji 5.0 jest idealnym bisem do Emily. Czy tak faktycznie będzie? Nie wiem, przekonamy się. Przeskakując dalej, jeżeli chodzi o Story, to będziemy mieli fabułę oczywiście całej nowej lokacji i wszystkiego naokoło. Będzie kilka fabułek, questów pobocznych i tak dalej, i tak dalej. Jednym z gwoździ programu będzie Story Quest do Emily. Będziemy mogli poznać jej historię troszeczkę bardziej. i nie będzie się ona działa w tych eventowych, tymczasowych miejscach, tylko cofniemy się do Fontaine, pobiegamy tutaj, pozwiedzamy i no, dowiemy się, co się dzieje z tajemniczymi kwiatami, które tutaj są. Oczywiście też dowiemy się, że Emily to nie jest tylko postać, która robi perfumy, to jest jej przykrywka, bo tak naprawdę jest kimś innym. I to nie tym, kogo się spodziewałem, więc tutaj się dużo zmieniło od wcześniejszych lików, spekulacji i spoilerów na temat tej postaci. Kolejną rzeczą, której można by się przyjrzeć bardzo, bardzo, bardzo mocno i do części z tego wrócimy za momencik, są outfity nowe skiny, które pojawią się w tej grze. Jest skin dla Nilo, Breeze of Saba oraz skin dla Kirary, czyli Phantom in Boots, oczywiście kotek w butach, klasyczek. Tym drugim zajmiemy się bardziej, ten pierwszy jest w sumie zapierający tych w piersiach, bo jest z mojej perspektywy dużo lepszy niż standardowy skin. Taką Nilo bym rolował brał i grałbym tym. Niestety Nilo nie posiadam, więc pewnie łapą nie będę, ale Phantom in Boots cieszy mnie okrutnie, cieszy mnie bardzo. Jak już te rzeczy, które twórcy wypchnęli na front mamy za sobą, to przeskoczmy do tego, co zapewne interesuje większość z nas tutaj najbardziej, czyli jakie są banery jak będzie wyglądała aktualizacja 4.8 w temacie tego, co tutaj złapać można. Czyli w pierwszej fazie banerowej mamy Nawie oraz Nilo, Geonawia, pięciogwiazdkowa świetna postać, bardzo pi oraz wspomniana Nilo, która dostaje swojego nowego outfita, swój nowy strój, więc tutaj troszkę powiew w świeżości mamy. Oczywiście nie zostały zaprezentowane czterogwiazdkowe postacie, które z nimi powinny być i na razie jeszcze nie ma nic sensownego na likach, więc poczekajcie chwilkę, poczekajcie troszkę za moment, powinniśmy wiedzieć, co się tam Pojawia, prawdopodobnie po weekendzie już wycieknie i będziemy o tym gadali. Jeżeli chodzi o drugą fazę banerową, to jest Emily oraz Jelan. Jelan, jak zwykle, przepotężna, więc ludzie się na to nastawiają. Emily, nowa postać. Ten baner może troszkę szarpnąć, chociaż sceptycy mówią, że to wygląda jak wystawione na klaska z aktualizacji 5.0, bo jeżeli chcieliby sprzedać dobrze Emily, to rzuciliby ją na pierwszą połowę, jeżeli chcieliby, by tej postaci się powiodło, by się udało. Problem jest w tym, że ona jest na drugą połowę, a zaraz za tym jest aktualizacja 5.0, gdzie będą nowe postacie, o których dzisiaj też troszkę. Troszeczkę powiemy, więc nie jestem zachwycony tym ustawieniem. Prawdopodobnie kusiłbym się puścić parę rolek do pierwszej piątki na Emily, jeżeli mi rolek starczy, ale w tej sytuacji wydaje mi się, że to jest postać bardzo, bardzo mocno skrzywdzona przez ustawienie banerów. Więc przeskoczmy do jej broni, jedynej nowej broni na aktualizację 4.8, włóczni, która nazywa się Lumidos Elegy, czyli specjalnie stworzona pod. Emily pasująca wyglądem, czy ja wiem? Dajcie mi znać, co myślicie na ten temat w komentarzach. Moim zdaniem ta broń jest śliczna, ale z wyglądu jakoś mi się z Emily nie kojarzy. Zaraz za tym jest nowa zona, która będzie tymczasowo dostępna tylko w trakcie aktualizacji 4.8. Nazywa się Simulanka. Jakoś dziwnie brzmi troszeczkę, przynajmniej w polskim języku Simulanka, tak troszkę jak Kołysanka, Sri Lanka i tak dalej, i tak dalej. No, no, Z symulacją oczywiście połączona, więc Simulanka będzie od początku aktualizacji 4.8 do końca aktualizacji 4.8 dostępna, po potem zniknie bezpowrotnie, więc nie możemy zobaczyć tego, co było w minionych aktualizacjach wakacyjnych. Nie powraca Archipelag oraz nie powraca ten cały taki miraż, coś tam się to zwało. Veluria Mirage, o przypomniałem sobie, więc tutaj będziemy mieli coś nowego, pobiegać będzie można. Beta testerzy zachwyceni nie byli, ale powiem wam, że to, co pokazali na prezentacji, wyglądało świetnie, więc zobaczymy. Pogram, to się wypowiem. Na ten moment wygląda to ładnie, są zamiast budowli rzeczy ustawione z Gigantycznego origami. Origami tam jest bardzo dużo. Jest kilka różnych takich biomów, pseudo-mniej lub bardziej. Może będą drobne puszczenia okiem do tego, co będziemy mieli za chwilę w Natlanie, więc warto się zapoznać bliżej. Oraz jest ciągłe latanie ciuchcią od jednego miejsca do drugiego. Wydaje mi się, że to całe bujanie się ciuchcią lewo-prawo to może być coś, co wcześniej było interpretowane jako pływanie parostatkiem. Niekoniecznie wyszło. No to przeskoczmy do eventu koronnego, tej aktualizacji, który podobnie jak ona sama nazywa się Tide Scales and Tales. Tutaj do zgarnięcia jest sporo rzeczy, przede wszystkim do odblokowania jest postać i jest nią Kirara. I wraz z nią skin, który też robiąc różne rzeczy na otwartej mapie będzie można odblokować za darmo. Jak outfit do Nilo jest płatny, tak ten w trakcie trwania eventu jest do złapania za Afryką, Weźcie pod uwagę, że outfit dla Nilo jest w promocji na czas trwania tej aktualizacji, potem będzie w pełnej cenie, a Kirara outfit będzie do zakupienia w przyszłości, teraz będzie do złapania z Afriko. Wracając do eventu koronnego oczywiście, prócz postaci Iskina przy okazji, bo to jest obok, jest do złapania koronka, dużo primogemów surowców innych takich takich. Główny event jest podzielony na trzy segmenty, jednym jest latanie i rozwalanie takich balonów zresztą macie tutaj pewnie wklejone, co jest mechaniką bliźniaczopo-podobną do początku gry i latania za storm terrorem i strzelania do niego. Zaraz za tym mamy automat z zabawkami taki jakby, czyli próbujemy wyłapywać ludki z miejscówki, gdzie są one ustawione i ostatnie część tego eventu to jest battle event ze specjalnym bostem, czyli ustawiamy sobie teamy, lecimy sklepać przeciwników i nabudowując odpowiednio dużo punktów odpalamy specjalne efekty, więc przeciwnicy padają szybciej. Prócz tego jest zbieranie i kolorowanie origami ludków, to będzie połączone z eksploracją świata, z innymi rzeczami, ale będziemy mieli jak w stoiska z automatami, często są takie maszynki, gdzie się wrzuca monetę, ciągnie za wajchę i wypada nam takie plastikowe jajo kulka, które jak otworzymy to tam jest jakiś tani gadżecik, wiecie, jakiś badziew, który zazwyczaj szał nie robi, ale czasem są, szczególnie w Japonii, rzeczy kolekcjonerskie. Więc macie całą szafę Badziewia, a jest tam kilka sztuk wyjątkowych, bardzo rzadkich okazów, które kolekcjonerzy chcą złapać. Więc marnują na to bardzo, bardzo, bardzo dużo hajsu. Z naszej perspektywy będziemy łapali origami ludki, które mogą się dublować, i niekoniecznie złapiemy wszystkie. To zostało zaznaczone, ale możemy wymieniać się z innymi graczami, żeby uzupełnić swoją kolekcję, bądź pozamieniać się na inne wersje. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, plus jest opcja ustawiania tego wszystkiego na odpowiednich podestach tak jak kiedyś było na evencie zimowym z bałwankami, robienia zdjęć no i oczywiście można część z tego przenieść do housingu i w housingu sobie zostawić więc wszyscy zainteresowani będą mogli popolować kolejna warstwa RNG, gacza graf, w gacza grze do złapania origami tym razem zaraz za tym jest pierwszy event o nazwie Bing Bang Finch Ball i jest to standardowy curling czyli będziemy puszczali nasze kuleczki o różnych nowych umiejętnościach i możliwościach próbując wycelować nimi na miejsca, które są najwyżej punktowane Niektóre Kuleczki mają zdolność ściągania, inne odpychania, inne jeszcze się odbijają, mocniej, i tak dalej, i tak dalej, więc jest tego troszeczkę. Tym razem Bing Bang Finch Ball powracający, bo to nie jest pierwsze pojawienie się tego eventu. Tym razem będzie opcja kopa, więc będzie można grać ze znajomymi i z tego co kojarzę, przynajmniej na becie tak było. Zobaczymy, jak będzie w wersji live. Granie w kopie nie jest wymagane, żeby zgarnąć max punktów. Znaczy się, żeby odblokować wszystkie nagrody, nie musicie w ogóle odpalać kopa. Możecie pograć ze znajomymi, ale nie musicie. Kolejnym eventem jest ukochany. Przez wszystkich Outside the Canvas Inside the Lens. Tym razem Dukeist Chapter się nazywa i będziemy się bujali po fontaine, głównie, ale nie tylko. Robili zdjęcia z nowymi dodatkowymi efektami i bajerami, czyli w modzie też będzie trzeba zrobić zdjęcie tego wielkiego drzewa, więc hurdur, dur, hurdur dur, 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 dur. Nie jest to najciekawszy, najbardziej żwawy event, jaki istnieje. Zaraz za tym mamy kolejny i ostatni jednocześnie event specjalny z tych nowych, który się nazywa Energy Amplifier Lema. I tym razem w Energy Amplifier będziemy owszem mieli drużyny do ustawienia, czyli standardowe battle evenci, gdzie lecimy, klepiemy wrogów, ale w zależności od tego, jakie postacie mamy w tych drużynach, znaczy się, czy się nie dublują głównie, będziemy dostawali punkty, punkty, które będziemy mieli do wykorzystania na różne busty i bajery w specjalnym mechanizmie, który będzie obok, więc będziemy mieli co najmniej trzy teamy, jak dobrze pamiętam, i będziemy orali się przez grupy, fale przeciwników. Mamy jeszcze zmiany w Imaginarium Theater i będzie Envisaged Echoes tym razem, czyli nowy bajer, który tam doskakuje, oprócz tego będzie rozbudowanych kilka elementów, i doskakują też nowe nagrody. Wśród nich możliwość zdobywania i odblokowywania kluczy, tym razem dwóch. I co aktualizację, właściwie co odświeżenie? Imaginarium Theater będzie kolejny klucz do odblokowania, który pozwoli nam otworzyć questa. Może nie tyle questa, co misje dla postaci. Nie każda postać ma swoje misję, jest ich tam kilka, na przykład Dilukma, Jinma, ma Ningwan, Kirara, i ktoś tam chyba jeszcze miał. I te misje są skrojone pod tą postać, więc będziemy musieli zabrać swoją Jin na tą misję, umieć ją grać, żeby poradzić sobie z wyzwaniami, które są skrojone konkretnie po Jin, więc w jej wypadku będziemy musieli na elemental skillu ściągać przeciwników i ich przerzucać przez okna, żeby się ich pozbyć, bo inaczej nie da rady. I jeżeli sobie poradzimy z całym wyzwaniem, to odblokowujemy specjalny rodzaj biegania dla Jin, który wygląda tak jak normalne bieganie, ale za nami będą się dropiły dmuchawce. Więc nowe takie rzeczy są. Dla Chichi są to duszki latające za nią, dla Diluka są to piórka Phoenixa i tak dalej, i tak dalej. Więc jest coś nowego i to pozostaje permanentnie. Będziemy mogli to w przyszłości odblokowywać, ale jak będziemy to robili regularnie, to po prostu będzie większa możliwość wybrania tego, co chcemy, bo podobnie jak eventy z szukaniem skarbów, gdzie na koniec Silika sobie odblokowujemy, no to jak dołączacie to rok później, no to jakby jedna okazja odebrania jednego darmowego wam przeszła, więc jesteście jeden do tyłu, więc Robienie tego samego początku jest bardzo na plus, jeżeli ktoś chce skolekcjonować wszystko. A nie będzie się dało wszystkiego już w aktualizacji 4.8. Trzeba będzie troszeczkę poczekać i powalczyć. Przeskoczmy do kolejnej rzeczy, która była tutaj zapowiedziana, i są to nowe karty do TCG: będzie nawiasze, wrys i ta fatu i babka, krajo od tych fonteinowych rzeczy, czyli ta co Bond of Life zarzuca i tak dalej, i tak dalej. Więc będą trzy nowe karty dla wszystkich zainteresowanych. Plus zostały zapowiedziane turnieje, więc jeżeli ktoś chce w tym wziąć udział, to będzie z komentatorem i to wszystko tak bardziej publicznie na Twitchu u nich oczywiście. Zaraz za tym mamy też informację o tym, że będzie cała masa kolabów. Pierwszym jest, i to będącym u nas również, tej Sea Exploration i to jest kolabik zewnętrzny, gdzie Sijwin będzie robiła za przewodnika, więc będzie można się dowiedzieć sporo o zwierzątkach morskich. To jest z jednym z tych największych akwariów na świecie, który się nazywa Sea Aquarium. Tu może się podziać coś ciekawego. Dodatkowo jest kolab z Duolingo, który wystartował przed tym livestreamem, więc na livestreamie o nim nie mówili, ale mieliśmy to wcześniej. Jest ta klii fantastyczna i ogólnie tym razem Duolingo za nieodklepanie daily będzie Wam groziło bombieniem, więc też będzie śmiesznie. I mamy kolab, który u nas nie będzie, przynajmniej nie w tej formie, z KFC, gdzie skrzydełka, tym razem czarno-czerwone, fantastyczne dla Dechy, fantastyczne dla Linea, będą do zdobycia oczywistej Oczywiście W sklepach z kurczaczkami, w kewcu, więc w Chinach będzie można tak to złapać. A u nas trzeba będzie troszeczkę pokombinować i pochodzić w kółko. I jeżeli się nie mylę, to pewnie zostanie to dane prędzej czy później jako rząd nagród do odebrania z Amazon Prime'a czy Twitch Prime'a, czy jakkolwiek to rozwiążą. Chyba że pójdą po rozum do głowy i po prostu sprzedadzą to jako osobną paczkę w sklepie za Genesis Kryształy bądź za realny hajs. Prócz tego było jeszcze troszeczkę o zmianach Quality of Life, które jutro będziemy mieli rozbebeszone na części pierwszej, więc zapraszam Was na jutrzejszy odcinek. Jest już nagrany, wstawiony. Wspierający mają do niego od razu dostęp. Cała reszta normalnie jutro o 1.30 będzie, czyli Developers Discussion Roz na części pierwsze, bo tam jest wszystko to, co było na streamie i jeszcze, jeszcze więcej. Ale na koniec livestreama była rzecz, która mnie zaskoczyła i której się nie spodziewałem, bo nie spodziewałem się, że będziemy mieli preview do Natlanu. Myślałem, że zakończymy livestreama do aktualizacji 4.8, jakimiś tam kodzikami i tyle. I bye bye, nie ma nic więcej. Za to był Natlan Preview. Pokazali te trzy postacie, które wyciekły już na 5.0, czyli pięciogwiazdkowego dendrogościa z Claymorem chyba, tą hydrobabkę, no i nasze małe czterogwiazdkowe geo z włócznią biegające, które jest fantastyczne, design wszystkich postaci jest mega, ale to jest pierwszy krasnoludek, który mi się tak naprawdę, naprawdę podoba, że uuu, poszli po bandzie z designem, wolałbym, żeby było na większym modelu, ale wtedy może to też by nie do końca pasowało, ta czapeczka, te butki, ten, 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 rodzaj biegania, to, to, to jest postać skonstruowana, żeby być krasnalkiem jednak, więc pokazali kilka nowych dinozaurów, roztworów, pokazali kilku przeciwników do sklepania, ewentualnie NPC, ale raczej nie. Wiemy, jak wygląda wizja tutaj, więc jest szał, jest naprawdę dobrze i nie będę ukrywał, że finał natlanem którego się nie spodziewałem, zrobił mi dzień, bo to było najlepsze z całej prezentacji. To było naprawdę dobre. Natlan zapowiada się bardzo fajnie, totalnie inaczej niż to, co myślałem, że dostaniemy, ale jestem w stanie to zaakceptować. Wygląda to jak coś fajnego do ogrania, przyjemnego, z czym chciałbym mieć troszkę więcej do czynienia, więc z mojej perspektywy jest na tak. Dzisiaj za bardzo nie będę zanudzał na. Uwaga, spekulacje i spoilery, ale możemy z tym polecieć. Uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z te informacje muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwer live. Więc zacznijmy od tego, że mieliśmy wcześniej liki, które sugerowały, że tą czterogwiazdkową krasnalkową postacią w aktualizacji 5.0 będzie Jansan Nie ma Jansan. Mamy potwierdzenie, że to nie jest Jansen, ale mamy potwierdzenie, że Jansan będzie na 99% 9% grywalna w natlanie, co oznacza, że to jest postać, która nas dopiero czeka. I wcześniejsze spekulacje sugerowały, że Jansan jest Pyro bohaterką. Skoro wiemy, że ten mały krasnalek biegający z włócznią Geo jest i to nie jest Jansan, to można założyć, że wcześniejsze liki są może poprawne i Jansan pozostaje postacią może pięciogwiazdkową, może nie, ale raczej Pyro. Jak będzie, zobaczymy w przyszłości. Nie wygląda to tak, jakby miała należeć do jednego z tych plemion, które zostały zaprezentowane, bo też styl i wygląd tych postaci ma się łączyć bezpośrednio z plemionami, do których należą. Myślcie o tym troszeczkę bardziej jak o frakcjach z Avatara, ostatni władca wiatru, czy jak to się tam nazywało z tego, z tego serialu, więc teoretycznie te postacie po wyglądzie powinniśmy być w stanie ocenić i określić, z którego plemienia pochodzą. Nie wyglądało to tak, jakby byli antagonistycznie do siebie nastawieni, więc ta wielka, wiecznie trwająca wojna, która była likowana przez wszystkich przez ostatnie lata, wygląda na to, że jednak troszeczkę na bok, tak jak ostatnio sugerowałem, że może być, ale mamy tutaj też do podejścia część rzeczy i jedna kwestia, o którą pytałem na live streamie: jak nasza ta geopostać jeździ w takim cuśku, czy to jest związane z jej skillem, czy to jest może związane z jakim sposobem poruszania się, to informacja leci, że to jest coś, co ona odpala. Chyba. Nie mam jeszcze tutaj potwierdzenia, bo to z dość trefnego źródła jest, więc. Jeżeli chodzi o nowe postacie, to w tym momencie zabiły dla mnie 100% hypu na Emily. Nie spodziewałem się po Emily za wiele, ale pokazanie ich z tak dużym wyprzedzeniem i pokazanie ich na tym live streamie, jak dobry i doczesany design mają, przeskakują jeszcze poziom wyżej, jeżeli chodzi o ilość tych wszystkich rzeczy pracujących ze sobą, i to dobrze. Więc z mojej perspektywy jest takie: ok, zarówno obie piątki, ta hydro piątka babka do mnie jako tako, ten dendro chłopiec, oczywiście do mnie nie trafia standardowo już ta geo dziewczynka, chyba pierwszy krasnalek, który mi naprawdę podszedł. Ich design jest wyczesany. Wydaje mi się, że zaorali aktualizację 4.8 i to będzie bardzo słabo zarabiająca aktualizacja. Z drugiej strony nie dziwię się, zaraz potem wejdzie 5.0 i będą wszystkie odłożone rolki pakowane mocno w te postacie. A już się nie mogę doczekać, co nam zaprezentują na 5.1 na Dripie. Więc to już jest tyle. Dajcie znać, co myślicie o prezentacji, dajcie znać, co myślicie o livestreamie, który był wczoraj i dajcie znać, co tam u Was, czy dajecie Radę. Pamiętajcie, że wciąż mamy całą masę konkursów. Mówiąc całą masę, mam na myśli w tym momencie jednego czyli Hydro Boss! Hydro Foka I zapraszam na niego. Dzisiejsza miejscówka jest z randomixa wybrana tam, gdzie wizu idzie zawsze, kiedy nie wie, co ma wybrać, ale stwierdziłem, że już tak. Jak gadam o nowych aktualizacjach, to zazwyczaj na rękach barbatosa siedzę. Pamiętajcie, że wciąż trwa check in web event. Jeżeli odhaczacie to wszystko od początku miesiąca, to dziś powinien być dzień szósty i jesteśmy na bieżąco. Nagrywałem dopiero na temat dnia ósmego dalej, więc mam rozjazd mentalny w głowie. Straszny, ale jest dzień szósty, więc, więc powinno być w ten sposób. I w Honkaju Star oczywiście podobnie. Wczoraj były pierwsze Stellar Jade. Jeżeli odbieracie wszystko, dzisiaj powinno być szmaty z Expem, więc jestem na bieżąco. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametryk transformerze. I korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą lisiarcy. Lisi, wasza magia jest arcy, potężna, jesteście arcy, osą Lisi, twitter na wasza magia jest twitter, potężna, jesteście twitter. I na Twój, widzimy się przy najbliższej okazji? To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. więc Życzę Wam miłego dnia, dobrego zęka, świetnych, pięcioogwiazdkowych rolek. Niech Boże Karenży Wam sprzyja. Do następnego. Jeeey! No so I teraz oczekuję w każdym nadchodzącym odcinku, który nagrałem z wyprzedzeniem, w którym mówiłem, że nie będzie prawdopodobnie prezentacji na tlanu na tym livestreamie, czy prawdopodobnie nie było, bo nie słyszałem, że ma być. Proszę o poprawki!